Far Cry 4! Dzień dobry, cześć, czołem. Master 15 z tej strony, witamy. Kolejny odcinek Far Cry 4! Witam serdecznie, ludziska. Momencik, poprawię sobie mikrofon. I tak jak skończyliśmy, w ostatnim odcinku dużo się wydarzyło. AJ został pojmany. Była potężna jebanina na zboczach góry w więzieniu Durgesh. Proszę ja was, AJ się wydostał. Nie było łatwo, przyznaję, nie było łatwo. Ale się wydostał. Później przemierzał himalajskie krainy. Prawie umarł na wskutek hipotermii. Chyba widział Yeti przy okazji. No a później znalazł Gosabal. I uratował po raz drugi. Dobra, moi drodzy państwo. Teraz mamy do czynienia, zdaje się, że z Amitą. Zobaczymy, czy dostaniemy jak zwykle opierdol, czy może będzie miała coś innego do powiedzenia. Ale już przerwałem, przynajmniej w tej części kratu. Domyślam się, mój drogi chłopcze, domyślam się, tym niemniej musimy walczyć dalej. Posłuchajmy, a ja sobie zamknę okno. Poza opieprzem? Nieźle. A to my już będziemy wbijać do drugiej części kratu. Jak zwykle wszystko muszę sam robić, debile pojebane. AJ to ich wszystkich powinien zdegradować już dawno temu i zająć się samodzielnie. Albo wynająć jakichś ludzi, nie wiem. Tak. Prawie się podpaliłem. Dobra, czyli znowu będzie wybór, ale co tym razem będzie tym wyborem? Jakby mieliśmy wziąć ciężarówkę z chemikaliami, wpieprzyć się w bramę. A tak to co Sabal w sumie proponuje? Bo tak nie zrozumiałem do końca. Zrozumiałem, że jakby... Ten sam plan, ma ten sam pomysł, ale inne chyba wykonanie. Przechwyć cysternę. No dobra, no to czekaj. AMR. A, ona stoi, tak? Dobra. Świetnie. Dobra, nie szczarli się. Myślę, że Krati Sniper znowu poleci. To jest dobra opcja. Tylko może nie strzelajmy obok tych wybuchowych beczek. Bo jeszcze w nie trafią, zajebią nas. Dobra, tam mają mortara, więc moim zdaniem zabicie tego typuncia to jest priorytet. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba robić tego po cichu. Mogę po prostu wybić ten posterunek. Tak o. Proponowałbym takie rozwiązania. No dobra. Jeszcze tu jest chłop. Okej, mamy chyba wszystkich. Może brakuje nam tam jednego. No to rozpoczynamy ostrzał w takim razie. Czej. Może tego? Chociaż nie, bo oni się szczarną, kurwa, ten się patrzy. Dobra, teraz tego nawet nie widzę. No, nawet się nie szczarną. O,
A to snajpa jest legendarna. Changing Max. No tak spokojnie, bez muzyki. Just chillin'. O, grunt, żeby ten skurwysyn właśnie się nie ogarnął. Pieprznie to kiedyś? Nie wiem. Nie przebije się przez to. Okej. Okay. Raczej na chillu. Siema. No mówię, trochę zbyt OP jest to zaznaczanie, ale dobra. Alright. Czemu oni wybuchli? Ja nawet nie strzeliłem. Tu dobra muza leci, no. O kurwa. Czej, czej, to niedobra jest. Ja nie mam jak się bronić. Świetnie. Jaczki! Było tak cicho, teraz totalny rozpieprz liryczny, muzyczny, whatever, nie? Mogę niby nainami rzucać, ale to się nie sprawdzi. Świetną mam też broń. Kurwa, dobra. Brak automatycznego prowadzenia, mogłem to wcześniej ogarnąć. O tak. Ta gra błyszczy w takich momentach. Jest totalny Tarantino. Najbardziej tarantinowska gra, jaka chyba w ogóle istnieje, tak naprawdę. O Jezus! Siemy! Czej, momencik. Bez pustych przelotów, jak to mawiał Royson. Most Króla. Siema. Nie wiem, co się dzieje ogólnie. No tak. Zniszcz ciężarówkę. No to jest kurwa oczywiście bardzo łatwo powiedzieć wszystko. Aj. Fajnie by było, gdyby te animacje były takie płynniejsze, szybsze. Wiecie, bo jest sporo klatek pomiędzy na przykład wyleczeniem się, a wzięciem broni, że ja jestem bezbronny, ja po prostu stoję i kurwa do mnie strzelają. Ja bym chciał, żeby to było tak bardziej, nie wiem, na przykład jak w kodzie, że jedną ręką się leczysz, na przykład strzykawką, drugą dalej możesz strzelać. Dobra, whatever. Myślę, że nic się nie stanie, jak jeszcze raz to zobaczymy. Oh fucking hell! Auć. Nic nie widzę. Okej, okay, dobra, trochę widzę. Uwielbiam tą strzelbę. Czy ja już to mówiłem? No chyba z 500 razy. Ona zabija wszystkich trzech naraz, no nie? Oh shit! Siemy! A! Czej, czej, czej. Teraz moment, mal.
No kurwa, zniknij mi już, moście! Trafiłem? Chyba tak. Ej. Dobra. Muzyka pierwszorzędna. No, i tak to kurwa miało wyglądać za pierwszym razem. Nic nie widzę. Trochę widzę. Pojdź, skurwysynu! Mam 15 granatów, trzeba z tego zrobić pożytek. Ty, chłop to przeżył? Nie, dobra. Dobra, może jeszcze ten alarm? Tak na wszelki wypadek. Alarm! Dobra, może P416? O, jest, jest, jest! Dobra, a. Wyemituj wiadomość dla Keratu. Dobra, zaraz to zrobimy, tylko trzeba się przygotować do walnej obrony. Gdzie jest ten pierdolony plakat? Nie, czekaj, to nie jest plakat, to jest dziennik Mohana Gali. Dobrze mówię? Mohanie? Tak. Ten jak zastygł w jakiej pozie dumnej. Dobra, moment mal, teraz tak. Nie wiem, jakoś tu. Tu. Teraz tak, z drugiej strony niech będą miny. Nie wiem. Tutaj. Wiecie, ja nauczony już po Call of Duty. W Call of Duty było dużo takich misji, gdzie się trzeba było bronić, się miało chwilę na rozstawienie claymorów, C4, min i tak dalej. Więc ja lubię się przygotować do obrony. Dobra, emitujmy zatem. Nie mogę strzelać! Nie mogłem strzelać przez chwilę, to moja myszka ta spierdolona. Cześć, cześć! No, bardzo dobrze. Kurde, to są ci lepsi. Do góry, AJ. A, tam jest ten skurwysyn, dobra. Dawaj, amo. Na ramendo. Spokojnie, Jay, spokojnie. Nie widzę tego ostatniego, jak mam być szczery. Tam jest ciemnica straszna. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Mówisz? Są chłopcy, halo!
O, tak? Dobra. Halo, chłopcy! Chłopcy, halo! Dobrze, odpalaj sługa, mordeczku. Klucz do północy odblokowano! No serio? Żeby jednego bucha zgarnąć? Cię popierdoliło, człowieku? Ulepszona mikstura skupienia. Rzecz totalnie bezużyteczna dla mnie. Hello, hello, my friend, hello. Dobra, no to co, zwijamy mankiet. Zwijamy kram, jak to się mawia. Kurde, no. Aha, to jest Max, no dobra. Okej. No dobra, to to mamy. To było całkiem epickie, ale umówmy się, to jest tak trochę za mało, no nie? To jest tak trochę za mało. Teraz tak, mamy tutaj odblokowany cały już północny Kairat i tutaj mamy od razu Sabala. Dobra, i żeby było jasne, bo ja wiem, że to was trochę znużyło, że ja cały poprzedni Kairat zrobiłem prawie że na wizji. W ten sposób, że od znaczniczka do znaczniczka, tutaj proszę bardzo ten... Umawiamy się tak. Ja wszystkie te zapytajniki robię off-screen, ale jeżeli natrafię na coś ciekawego, to włączam nagrywanie na chwilę, no nie? I to pokazuję. Tak możemy się umówić. I gdy to wszystko zrobię, to... No to, to w sumie to zrobię, więc decyd jakby, nie? Ale część dzwonnic, wszystkie te... Strażnice na pewno będziemy sobie robić. No dobra, może prawie wszystkie, może tam jakichś dwóch nie zrobię. Dwie zrobię offscreen czy coś takiego, no nie? Ale wiecie, o co chodzi, no nie? Tu na pewno tą fortecę Yumy i fortecę Pagana na pewno se zrobimy. I tak dalej, ale umawiamy się, że te zapytajniki to ja robię offscreen, tylko pokazuję ciekawe rzeczy, no nie? Jakieś ciekawe wycinki z moich podróży. Dobra. To jeżeli to mamy, no to ja co, no proponuję od razu udać się do Sabala, na drugą stronę Kyratu. Teraz tak, potrzebujemy jakiejś fury, znaczy proponowałbym. Proszę bardzo. I zobaczmy, jak wygląda wreszcie ta druga strona Kyratu. Żeby nie było, myśmy mogli tędy przelecieć albo przepłynąć brzęczykiem, na przykład przelecieć. O, patrzcie, tutaj są takie jeepy już. Właśnie tu się troszeczkę zmienia jakby wygląd tych pojazdów. Myśmy mogli oczywiście tutaj polecieć na samym początku gry. I co ja zresztą zrobiłem, jak poprzednio przechodziłem tą grę, to rzeczywiście tak zrobiłem, że od razu poleciałem też na północny Kyrat brzęczykiem i co zrobiłem? Po prostu wszystkie strażnice, przepraszam, dzwonnice porobiłem w pierwszej kolejności. Chłopcy, halo! Czemu? O Jezu, jak ja... Nie lubię... Czasami mi... Gra przejmuje sterowanie nad... Kurde... Sterowanie... No sterowanie, okej? Okay? Po prostu sterowanie nad samochodem. Dobra. Tutaj też są przeciwnicy już nieco trudniejsi. Trzeba mieć to na uwadze. Nara, mendo. No i dobra. Tutaj mamy pierwszy posterunek, taki mini posterunek, powiedzmy, wyzwolony. Ja zrobiłem bardzo niebezpieczną rzecz, właśnie. Przeszukiwałem trupa, podczas gdy przejeżdżali cywile. A jak wiemy, cywile to najgroźniejszy przeciwnik w tej grze. Kurwa, nie trafiłem. Dobra, teraz trafiłem. To wiecie co, z ciekawości? Ja zobaczę, czy teraz to zadziała.
Bo mi do tej pory to totalnie nie działało. Tak, teraz zadziała, wow. O kurwa. Ale to daleko jest. Dobra, ja to zrobię, bo ja tego jeszcze ani razu nie robiłem w tej grze. Nie udało mi się coś takiego po prostu. Z tym dostarczeniem. Bo mi się nigdy nie odpalało, gdzie ja mam jechać, no nie? O Boże. Ty chyba, żeby było śmieszniej, to ja tam nikogo nie zabiłem z tamtych. Dobrze, świetna robota, świetna robota. Mów mi to. Zaraz, 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 zaraz. Ty czaisz, że chyba mi się zadanie spierdoliło? Tak. Znaczy, i tak, i nie. Chłopi po... Ludzie, błagam. Mogę? Nie, czekaj. Teraz mi się wróciło to zadanie. Chyba. Zniknęło. Może zaraz znowu wróci. Czemu dalej muza jest, jakby działo się nie wiadomo co? Nic się nie dzieje, literalnie. Krati Truck Simulator! Prawie się wyjebałem. Nara. Dyno, widzisz, co się dzieje? Jakby się nie zapisało, że ja tędy przejechałem do tej pory. What the fuck? No dobra, nieważne, słuchajcie, widzimy, zobaczymy się na miejscu, bo to jest raczej takie nudniejsze zadanie. Także wracamy za momencik. Dobra, ludzie, prawie na miejscu. Także zaprezentuję, jak to działa. Niesamowite. Dostarczyliśmy, kurwa, gruz. Do miejscowości jakiejś. Krati Truck Simulator. Przyznano dodatkową PDIK oraz uzupełniono amunicję. No i git. O Boże. No problemo, Sabal. I am, kurwa, chętny to help. Dobra, ludzie, to teraz widzimy się znowu zaraz na miejscu u Sabala. Do zobaczyska. Przepraszam za małą ścinkę, już tu się zaczęły dialogi. Prawda i sprawiedliwość. W skrócie. Peace. Oh, so fucking good. Chyba założę taką partię w polskim rządzie. Prawda i sprawiedliwość. Ale będzie kurwa konkurencja, nie? I zyskam kurwa połowę wyborców PiSu, bo będzie mój skrót tak samo jak tamten, i wszystkie starsze osoby nie będą miały pojęcia, na co zagłosować. Na PiS czy na PiS? Na co kurwa zagłosować, no nie? Przejebana sytuacja. I zgarnę, mówię, połowę wszystkich wyborców PiSu. Czyli. O kurwa, dobra. Proszę bardzo. Proszę stąd uciekać. No, ja też nie wiem. Co dostałem? Okej. Nieśmiertelniki. Właśnie. Umiejętności. Dokładnie. Mamy nowe umiejętności ludziska. Możemy mieć 5 pasków zdrowia. Ja to biorę. Na pewno. A tutaj ulepszona mikstura skupiałem. Wyjebane, ale kupię. Why not? I teraz tak, tutaj znowu mamy to na 10. Ja to oczywiście zrobię. Nie wiem po co, ale to zrobię. Jestem jebnięty. Jeszcze. 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 Myślę, że jeszcze. I myślę, że tak. Dobra.
W ten oto sposób zostały nam 3 punkty, ale zanim nam tu się coś nowego odblokuje, to na pewno jeszcze uzbieramy kolejne 10 punktów czy coś takiego. Tu znowu będzie 0 na 10, znowu. Tutaj mam nadzieję, że nie. Tutaj mam nadzieję, że nie. No i tutaj chyba też nie. No i tutaj nie ma tych na 10. Dobra. Teraz tak. Gdzie jest to miejsce? Tutaj. Okej. Prawda i sprawiedliwość, mordo. Mówi ci to coś? Mam nadzieję. I tak oto beze mnie PiS nie mógłby utworzyć rządu, więc rząd byłby utworzony z PiSu i PiSu. O kurwa! Tego to się nie spodziewałem. Nice. Rządy PiSu i PiSu. Brzmi super. Brzmi jak totalna prawica. Kurwa. Co jest? O ty kurwa mendo. Masz tam granata, cfelu. Już nie chce mi się drugi raz tej ciężarówki przenosić. Ale dostałbym aktualnie tego. Jakąś spluwę specjalną, jakbym to jeszcze zrobił jeden raz. Nawet, nie, czekaj, teraz wam tego nie sprawdzę przecież, bo nie ma handlarza. Ale tak, dałoby się. Chyba tego wojownika, tego kałacha takiego. Można spróbować, to może być fajne. Chętnie postrzelam z zmodyfikowanego kałacha, bo domyślnie modyfikować go nie mogę. Dobra. We are on the place. Utkarsz. 4216 metrów nad poziomem morza. Tutaj oczywiście propaganda idzie na śmietnik. Give me loot. Hello, hello, a ja widzę, że tu mnie wszyscy znają już. No tak z 50 ludzi. No, nie martwiłbym się o to. Zazwyczaj dostają jeszcze, kurwa, śrutem z super shotguna, więc wątpię, by ktoś to przeżył. Ile jeszcze tych plakatów? A nie pokazuję teraz. O, jaka tu ładna lokalna muzyka jest grana. Szkoda, że nie można sypnąć groszem. Tutaj pan się modlisz. Dobra, rozumiem. Wiara ważna rzecz. Tutaj przykrywka, że niby dbamy. O pagana, rozumiem, rozumiem. Alright. No to zobaczmy. Co tutaj się dzieje? No kurde. Znaczy w sumie trochę słaba przykrywka, że za szafą jedna większa inspekcja i się chyba ktoś o tym dowie, ale dobra. Dobra, mają kompa. Jest jakaś siedziba. Piwniczaka gracza. Nie ma sprawy. Dobrze, kurwa, nie celuj we mnie. Pagan tutaj? Nie pamiętam tego.
Jak w tym, jak na początku tego filmu Bękarty Wojny trochę. Tak, Pagan Min to tutaj Hans Landa, można powiedzieć. Ale on tu kurwa przyszedł tylko? Okej, to będzie jak z Bękartów Wojny. Dobra, chyba już coś sobie przypominam. Niech mi ktoś powie, że ta gra nie jest tarantinowska, nie? O kurwa! Dobra, morda już. Kurwa. No przeładujesz to kurwa kiedyś? Dobra. Wiecie, strzeliłem pomiędzy nimi, bo myślałem, że ta strzelba rozwali ich obu, bo ma taki rozrzut. Okazało się, że otóż nie. Otóż nie. A, dobra, już sobie przypomniałem tą misję. Już aktualnie sobie przypomniałem. Czy to wam nie wydaje się podejrzane, że Pagan tak o setu po prostu przyjechał jednym wozem? Z dwoma typami? No jest to trochę podejrzane. What the f... O kurwa! What the fuck was even that? Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, jakim cudem on się wyjebał? Przepraszam za ścinkę. No kurwa. To taka sytuacja. Tak, to była podróba. Już mi się przypomniało właśnie. To właśnie było takie trochę podejrzane, że Pagan takoby sobie wbił, no nie? Prawie że sam. Wątpliwości. Droga matko, nie jest tu łatwo. Długie zmiany, krótkie noce, dużo walk, ale poza tym zaczynam mieć wątpliwości. Czy dobrze zrobiłem, dołączając do sprawy? A co ważniejsze, czyja to sprawa? Im więcej czasu upływa, tym bardziej się zastanawiam, czy ktoś tu w ogóle wierzy w to, co robi. Zgłoszenie się na ochotnika i zaraz potem utracenie powodu do bycia nim. Coś tu mocno nie gra. Tęsknię za tobą, twój syn. Alright. Dobra. Ale ludzie, jak tu już jesteśmy, no to ja proponuję oczywiście zrobić tą dzwonnicę. Więc tak, robimy ją. Mogę się wspiąć. Nie mogę. Teraz mogę. Dobra. One już będą trudne, chyba do wspinaczki. Takie mam wrażenie, no. Tędy nie, ale dobra, są kotwiczki. Tej nie mogę użyć, ale tej będę mógł użyć. Ty... Pieprzony orle. Z zacinającym się okrzykiem. Czy świstem, nie wiem jak to nazwać. Co robi orzeł? Świszczy? Pije? Nie wiem.
Dobra. We are on the place. Amunicja, oczywiście, wszystko. Dobra, morda i zobaczmy, co dzieje się w okolicy. Zakład poprawczy Lśniące Umysły. No, widzę, że ostro, ostro poprawiają. Złomowisko Keo. Królewski Skarbiec 9. No, chętnie odwiedzę, chętnie odwiedzę. Dobra. Za darmo w sklepach strzelba, którą kupiliśmy jakieś 20 odcinków temu. Nowe aktywności. Proszę spojrzeć, proszę spojrzeć. Alright. No, znowu, spory kawałek. Tutaj mamy misję dla Longinusa, misję dla Złotego Szlaku. Git. No to dobra, to myślę, że ja off-screen... O kurwa, ale teraz tego będzie. A już się tak cieszyłem, że miałem wszystko ładnie wyczyszczone, nie? A teraz od nowa. Uff, jeszcze tych misji będzie w kurwę. Off-screen chyba odblokuje cały Kyrat. Po prostu polecę tu, polecę tu. Polecę tu, tu i tu i tu i to porobię. Po czym, no nie wiem, zacznę tą żmudną tutaj pracę, by wyczyścić te wszystkie miejsca ze znaczników. Także tak. A swoją drogą tutaj mamy jeszcze centrum propagandowe, dobra. No nic, ludzie, ale to już będzie w następnych odcinkach. Dużo teraz misji, dużo teraz będzie mnie czekało rzeczy off-screen do zrobienia. Więc to na spokojnie sobie tam zrobię, no nie? I chciałem po prostu włączyć spadochron, ale najwidoczniej kurwa nie da się odpalić po prostu spadochrona. Klikałem C, żeby było jasne. Trzeba najpierw włączyć kombinezon, a później dopiero odpalić spadochron. Nie wiem czemu, ale tak jest. Moi drodzy państwo, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Masters of 15. Oczywiście do państwa szprechał i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Chaos.